Witam Was serdecznie znowu z Kurpi Białych. Znajdujemy się na cmentarzu w Zamskach Kościelnych. Chmury idą, już wiem, że wracając do domu na pewno zmoknę. Bo jak zawsze dla zdrowia, dla lepszej kondycji rowerem sobie jeżdżę po tych naszych kurpiach. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć parę słów właśnie o tejże miejscowości, która przez 150 lat posiadała nawet prawa miejskie. Konkretnie od 1428 roku do 1578 miejscowość Zamski była miastem. Posiadała prawa ziemskie, potem je utraciła. Zamski Kościelne jest to miejscowość Farna, co oznacza, iż znajduje się tutaj fara, czyli parafia. Za mną znajduje się kaplica pod wezwaniem świętego Józefa, którą ufundowali właściciele tutejszych dóbr, rodzina Zambrzyckich. Mieszkali oni w Gostkowie oraz w Cyganach. Tam mieli swoje siedziby. To jest kaplica. A która jest również grobem rodziny Zambrzyckich. Niestety dalej jest lustrzane odbicie. Starałem się poprawić to, ale no śpieszę się trochę, żeby zdążyć nagrać przed deszczem. Wziąłem ze sobą tutaj książkę. Zaraz wam pokażę, ponieważ nie jestem chodzącą encyklopedią. I nie znam tego wszystkiego na pamięć. Rodzina Zambrzyckich. Właściciel z 1906 roku, zdaje się, Zygmunt Zambrzycki, który mieszkał w Gostkowie. Pojedziemy tam też kiedyś. Dworu już nie ma. Został rozebrany. Przynajmniej tak mi opowiadał parę lat temu pewien mieszkaniec Gostkowa, że dwór został rozebrany, a z dworu zbudowano na nowo szkołę. Tak się wyraził. Czy rzeczywiście tak było? No, nie wiem. Być może nie został dwór rozebrany, a przerobiony, przebudowany. No w każdym bądź razie odwiedzimy też któregoś razu Gostkowo. Może pokażę tę książkę. Jest to Półtusk, studia i materiały z dziejów miasta i regionu, tom 6. Możemy wyczytać w tejże pozycji, w 1930 roku Zygmunt Zambrzycki, właściciel majątku Gostkowo, posiadał 1000 hektarów. Duży był to majątek. Na tle całego powiatu półtuskiego był to czwarte miejsce. Zajmował czwarte miejsce pod względem wielkości, zaraz po księciu Arturze Radziwile z Zegrza, Władysławie Mullerze, nie umiem, tu jest te U niemieckie, Miller, nie wiem jak to przeczytać, z Somianki, a najwięcej miał mieszkający w Nieporęcie hrabia Maurycy Potocki, którego powierzchnia majątku wynosiła 5628 hektarów. Tak się przedstawiał stan w roku 1930. Zaś w 1906 Zygmunt Zambrzycki posiadał majątek ziemski o powierzchni 1724 hektary. No, czyli uszczuplili. Uszczuplił swój majątek. Była, zdaje się, jakaś reforma rolna zaraz po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Ja to oczywiście jak zawsze dokładniej opiszę w opisie pod filmem. W 1906 roku zajmował on na terenie powiatu półtuskiego piąte miejsce pod względem wielkości, a w 1930, jak już wspominałem, czwarte. Zygmunt Zambrzycki, który mieszkał w Gostkowie, miał jeszcze brata, który mieszkał w Cyganach. Dwór w Cyganach zachował się.
On zna, tam są teraz mieszkania, tam ludzie mieszkają. Znajduje się na tej krzyżówce, gdzie droga prowadzi tutaj Sokołowo rozdziały, jest odbitka na Osiek, na Lubiel i w prawo, jadąc od Zamsk, w prawo na Rząśnik. To na tej skrzyżowaniu. Antoni Zambrzycki, z Cygan, zdaje się brat Zygmunta. Powierzchnia majątku 166 hektarów, 62 miejsce w powiecie. Na na 102. Było 102 majątki ziemskie. Majątek ziemski tutaj na Kurpiach to był majątek liczący powyżej 50 hektarów. Takie było kryterium. Takie było kryterium. Rodzina Zambrzyckich była tutaj, z tego co rozmawiałem kiedyś z mieszkańcami, konkretnie z mieszkanką Ciułkowa, dobrze wspominana. U Zambrzyckich w Gostkowie pracowali też dziadkowie mojej babki, jakowiccy Franciszek i Anna Potęgówna. Nim przenieśli się do Pułtuska, To właśnie jeszcze kilka lat spędzili w Gostkowie, pracując tam. U Zambrzyckiego, pana Zambrzyckiego. Tutaj. Przepiękny nagrobek Hieronima Kownackiego. Jak możemy przeczytać, drogiemu w wspomnieniu zgasłego dnia 10 czerwca 1858 roku, w 36 roku życia, tu spoczywającego Hieronima Kownackiego, właściciela dóbr zamski, ojciec, żona i rodzeństwo ten pomnik poświęcają. Proszę, prawie 200 lat. Zachował się w bardzo ładnym stanie. To jest, zdaje się, piaskowiec. Ten pomnik z Zator, należący, jak podają źródła, do księcia Radziwiła, no już nie zachował się tak ładnie, w takiej dobrej kondycji. Tak to wygląda. Za mną przepiękna panorama Kurpi Białych. Typowo rolniczy krajobraz. Oprócz tego z takich starszych mogił mamy tutaj na przykład grób z 1910 roku księdza Lucjana Bońkowskiego, proboszcza parafii zamskiej. Zmarł dnia 6 lutego 1910 roku, przeżywszy lat 52. Cześć jego pamięci, kochanemu bratu, rodzina. Tutaj obok nagrobek z 1887 roku, Stanisław Piasecki. Stanisław Piasecki, obywatel ziemski, przeżywszy lat 67, zmarł 8 listopada 1887 roku. Pozostała żona prosi przechodniów o zdrowaś Maria za duszę zmarłego. Tutaj jest mogiła księdza Władysława Kołakowskiego. Proboszcza zamski przez 22 lata, zmarł w 42 roku. Na tutejszym cmentarzu spoczywają również moi przodkowie, aczkolwiek nie zachowały się po nich żadne mogiły. Są to rodziny Skoczylasów, rodziny Kachlaków. I tutaj taka ciekawostka. Kachlak, Kachel. Jest to, ja jak doszedłem w moich poszukiwaniach, oboczność nazwiska, które wywodzi się jakby ze wspólnego rdzenia. Na samym początku, 200 lat temu, zapisywano to jako Kaflak, a później rozdzieliło się na Kachel i Kachlak. Obecnie w Polsce, z tego co pamiętam, co sprawdzałem, żyją tylko dwie osoby noszące nazwisko Kachlak. Są to właśnie potomkowie
zdaje się, wnukowie Adama Kachlaka, urodzonego na Popławach. Urodził się na Popławach, a był synem Jakuba Kachlaka, cieśli z rozdziałów. Syn tego Adama Kachlaka, na pewno kojarzycie taki słownik niemiecko-polski, taki perelowski. To właśnie Tadeusz Kachlak jest autorem tegoż słownika. Nie wiem, nie pamiętam, czy jedynym, czy tam jeszcze z kimś współpracy, czy to było pod redakcją Tadeusza Kachlaka. Oj, reklamówka mi ucieka. Sprawdzę w domu i dam znać w opisie pod tym materiałem. Oprócz tego znajdują się tutaj również mogiły naszych dzielnych żołnierzy broniących ojczyzny przed niemiecką nawałą we wrześniu 1939 roku. Podejdziemy tam do nich. To jest zbiorowa mogiła żołnierzy poległych w dniach 6 i 7 września 1939 roku. Z szacunku zdejmijmy czapkę. Tutaj kilka osób udało się, jak możemy przeczytać na tablicy, zidentyfikować. Poklewski, Kozieł Władysław, Jacyna Jerzy, Puzyrkiewicz Norbert, Sinica Rafał, Rytel Zygmunt, Andzielikow Adam, Bochowicz Jan, Bojczonek Jan, Chomicz Andrzej, Dalida Józef, Kiernowicz Mieczysław, Kochanowski Józef, Mankiewicz Leonid, Markiewicz Antoni, Nachamowicz Adolf, Putrych Antoni, Sienczewski Józef, Sienkiewicz Wiktor. I tutaj muszę odsunąć, przepraszam. Na chwilkę, zaraz to odłożę. Szakiel Antoni, Wyrwicz Józef oraz około 280 nieznanych. Był to 5. pułk piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego z Zuchowaci z Wilna. Jeżeli chodzi o jakieś zabytkowe obiekty w miejscowości Zamski Kościelne, to jest jeszcze figurka świętego Jana Nepomucena znajdująca się tam. To też kiedyś tam na króciutki reportaż tam może zrobię. Kościół, zdaje się, plebania też już jest również wiekowa. Kiedyś aktualnie mamy taki podział, że są na przykład Zamski Kościelne, tutaj gdzie teraz stoimy, są Zamski Stare, a kiedyś była, że tak powiem, jedna miejscowość Zamski. Miejscowość Chwarna, tutaj znajdowała się parafia, w skład której wchodziły wsie, mam nadzieję, że nie zapomnę o żadnej. No oczywiście Zamski, Tocznabiel, rozdziały Sokołowo, Cygany, Rowy, zdaje się też Gnojno, znajdujące się po drugiej stronie Narwi. I to chyba wszystko, bo Ciułkowo to już było pod Obryte. Dobrze, dziękuję wszystkim, którzy mnie oglądali. Dziękuję za uwagę, dziękuję za komentarze, dziękuję za prywatne wiadomości, które od Was dostałem. Zostałem już zaproszony i do Obrytego, i do Zator. No pomału tam zapewne w końcu skorzystam z zaproszenia. Proszę o subskrypcję, o komentarz, o lajkowanie, ewentualnie o udostępnienie tego materiału dalej. Z Skórki Białych, z Puszczy Białej, nie do końca z Puszczy Białej, ze skraju Puszczy Białej, Skórki Białych, z pięknych Zamsk Kościelnych, żegna się z Wami Stanisław Śmiech. Fundacja Tradycyjna Polska Wieś. Kłaniam się. Do widzenia.